Witam was już w trzecim odcinku z gry Game Day of Tycoon. Po nawet dobrych ocenach z poprzedniego odcinka Wyspie Miłości. Jezus, otrzymujemy mały cash. Ale przejdźmy do następnego topika. Co by tu zrobić? Powiedzmy coś takiego, nazwijmy to science fiction, to może Star Wars? Nie chce mi się wymyślać własnych nazw. Wybaczcie, ale naprawdę mi się nie chce. Jeżeli mi coś wpadnie do głowy, to wiadomo, ale tak to na biegu mi się naprawdę nie chce męczyć. Questy muszą być jakieś w miarę sensowne, ale... Gameplay najważniejszy, liniowa fabuła. Oczywiście, że liniowa fabuła musi być. Dobra, na tą koszulkę kiedyś zrobiłem kilka gier, nawet wyszły. Oj, o, tam trudno, to nie, nic nie będzie. O Jezu, okej. Okay. Nie. Bez level editora. Nie, potrzebny to jest zbędny szkopuł, który straci nam pieniądze. Sound, gore, design, oczywiście. Dźwięk, otwarty świat. Nie. Wyłącz ten otwarty świat. Otwarty świat w akcji nie jest potrzebny. Też może jakieś dwa wybory, takie ten... żeby można było na przykład lewą albo prawą. Kurde, ale dzisiaj jestem śpiący, nie wiem czemu. To jest dziwne, bardzo dziwne. A ogólnie jestem wyspany. Nowy rekord, great combo, bla bla bla. Najwyższy bonus miałem 1.9. Te wszystkie trzy, new topic, new combo, great combo oraz good management, bodajże. Dobre zarządzanie. Multiplayer. 3D grafik, jest research. 3D grafik, mało punktów, tak. O, jak miło. Dziewiątka. A, byłem blisko. Tu będzie siódemka. O, zrobiłem naprawdę dobrą grę, jeżeli tak wyszło. O, siódemka przy ósemce, dziewiątce. To taki średni już w tym momencie. Ale wyszła nam naprawdę o dziwo dobra gra. Ale znowu jakaś zakodowana wiadomość. Dobra. Proszę. Nie. Not yet. Jeszcze nie. Garaż to na razie dobre miejsce dla nas. Myślę, że przy 10 roku. Chociaż może nie. Myślę, że za dwa odcinki około. Dobrze wyjdzie na, wyjdziemy na zmianie miejscówki. Chociaż ten plakat, cholera, ten plakat, który wygląda jak Pong, pojawia się cały czas. Jest takie odwołanie do starej gry, bardzo z lat 80. bodajże. Niestety aż tak stary to nie jestem, chociaż chciałbym żyć w tamtych latach, w tym złotym wieku. New topic, historia, bo już marcie osko. Za pieniądze odkryliśmy sztuki walki. Zainwestujmy w tą ewolucję, no niech to będzie, no. Musimy przeboleć te takie ciulate tematy. Szybciej, zapieprzaj. Evolution. Ok. Pick the pick. Ryzyko. To nie. Nie byłem w stanie. Marshall. Action.
Zobaczmy. Dla dorosłych. To jest nieważne. Chociaż to jest troszeczkę wojeniowość. Znaczy może symulator by był lepszy. Tu jest to nie jest sprecyzowane. Nie jest sprecyzowany dokładnie tak ten. Ciężko to jest wyczuć, że na przykład sztuki walki i akcja, czy to będzie taki typowy Mortal Kombat napierdalanka, czy to po prostu będzie jakieś chodzenie, tak był Tekken któryś tam, taki chodzony z zapleców, tam się napieprzało i tak dalej, nie pamiętam jak się nazywał, ale był bodajże dołączony do piątki. Tu jest spoko akurat, bo to jest z poprzedniego. Więc nie musimy się męczyć w ustawianiu tego, ale i tak bym tak ustawił podobnie. Bugi tylko dwa, więc ładny wynik. Do designu jeszcze poszło. Technologii chyba rekord nawet. A nie, nie rekord. Dobre combo. Stereo sound. Nie. 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 Nie, jeszcze nie. Może za 2 lata, tak. Średniak. No tak, średniaczek. 7, 8. Kurde. Ziewa mi się jak głupiemu. Ale nawet ładna, fajna gra nam wyszła. Ale wiecie co by było nawet spoko? Jakby jeszcze do tego taki wprowadzili taki powiedzmy półminutowy filmik jakby, taki generowany jakiś automatycznie na wytycznych, to co stworzyliśmy, takiś nie wiem, powiedzmy stworzyliśmy teraz na parzankę to, żeby oni się chwilę polali, to taki było nawet by miłe, że nam coś nawet wyszło fajnego, jakby nam się spodobał ten filmik. Sportowy symulator, to jest nawet, chociaż nie, poczekajmy. Research, tak, joystick, to się nam przyda. Rozwój postaci. Dobra, inwestujmy w rzeczy do silnika. W drugim tygodniu się sprzedało najwięcej. O dziwo. No, tak wiem, joystick, myszeczko. Wiecie co? Przepraszam was za to. Nie przeszkadzać dam sobie. Na wszelki wypadek. Żeby mi znowu pisać. Co by tu jeszcze? Marketing na razie nam nie jest potrzebny. Cykl dnia i nocy. To nawet by było interesujące jak na razie. 3 700 000 to nieduży zysk. Znaczy profit jak ogólny. Musimy osiągnąć około 6 milionów, żeby spokojnie mieć zapas forsy na funkcjonowanie przez chociaż kilka lat. Mimo nie wydawania jakichś dobrych gier. Nie interesują mnie konsole. Create custom engine. Nie chcę tego, może zróbmy tak. Inwestujmy. No, trochę się zmienił. Nie. Achu. Chcę to zmienić. Nie chcę game engine 2. A, już trudno. Teraz to już trudno. Chciałem copper engine 2. Ty dziwko. Trudno. Chyba muszę wypić kawę. Bo naprawdę mnie. Nie! Nie. Ni chuja z ciebie. Nie teraz. Zdecyduję sam. Nie proponuj mi tego co chwila. Prurum 69. Prurum. Research, punkty. Na dwa topiki będą. Temaciki, tak. Trochę mu to wolno idzie.
No ale cóż, bardziej, że jest sam, no. Na razie niech się chłopaczy na męczy. Okej. Develop new game, medieval RPG, computer, pickup engine, gothic, merger, CD graphic V1. Będzie dobrze. Oczywiście questiki mają być, myszka, proste cutscenki, myślę, że będzie dobrze. Dobra, mam nadzieję, że będzie dobrze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Dialogi. Nie. To jest zbędne. W RPG-u level leader jest zbędny. Poszliśmy tam w design. Co oczywiście w design. Do nawet gotikową ilością bugów. Ale mam nadzieję, że wyjdzie z tego nie lada hicior. Tak mam nadzieję. Chociaż niekiedy się wydaje, że może on będzie hit, będzie na 10. Same dziesiątki będą tak w ogóle. A wychodzi wielki shit. Zobaczymy, co nam wyszło. Chyba wyjdzie dobrze. Znowu chycior. No, prawie doskonały. Ja wiem, co robię. Powinienem być, zostać przyjęty gdzieś, żeby tworzyć gry. A szkoda, że tworzenie gier nie jest tak proste. Może w końcu Call of Duty nie byłoby odgrzewanym kotletem. Quaintway, nie możesz się doczekać na sequel? Nie. Sequel zrobię kiedyś. Jak odkryję sequel. Opcję sequel. Multiplayer. To się może przydać. W strategii. O właśnie, zróbmy strategię znowu. PlayStation 1, Play System oczywiście. Tu jest. I Wony zamiast Sony. Tak. Dobra, japa. Ups. Tam sobie zatrzymacie, sobie, że ci będzie was interesować to. To możecie sobie zatrzymać i przejrzeć, ale ja już to, że... Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Nie chciałem tego zrobić, to kurwy nędzy. Chcę ciebie. Aż. Bo wiem, że trzeba. Ah, fucking hell. Ładny zysk będzie z tego gotika. No, teraz już poszedł. Zainwestowałem niepotrzebnie w niego hajs. Chyba tam dwie gry zrobiłem, już nie pamiętam. Trzej. Nie, dobra, na razie nie będziemy cię szkolić. Już tak płacimy gruby hajs, to... No, algorytmy. Budżet 250 tysięcy. Niech będzie tak. Jeżeli słyszycie, od razu was przepraszam. Jak tam słyszycie z zewnątrz, co się dzieje poza moim pokojem, to od razu was przepraszam. Fuck. Ten jest taki zrównoważony, ten ma research więcej. Prędkość. Chociaż nie, weźmiemy Kimberly Foster. O Medium Games. Teraz możemy robić Medium Games. I na tym skończymy, nie będziemy robić jakichś dużych tytułów. Tak, znaczy będziemy robić duże tytuły, ale nie ma opcji dużych tytułów, znaczy dużych gier. Czemu? Po prostu tak, już nie przepadam za tym opcją. Jest, oczywiście. Będziemy mieć alarm, bodajże tam chodziło. No, dwie gry tam zrobiliśmy. Na tamtym. Research, New Topic, Startupsy, Startupy. A wiecie co, że nigdy nie robiłem niczego z startupów. W ogóle zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dajmy
Startup Simulator. O! Może, ała. Może coś z tego wyjdzie, fuck. Ciknąłem się. Develop new game dla wszystkich. Start. Nazwijmy to tak prosto. Start. Startup Simulator. Aha, platforma, no tak. Czemu nie mogę kliknąć Nexta? Tak tutaj. Platforma. Już wiecie, jaki jest najważniejszy motyw, jeżeli chodzi o symulatory. Ustawienie quest i opowieść na w dół, resztę do góry. Bo jak wiadomo, w symulatorze nie jest ważna opowieść. A to jak to jest, jak to wygląda, jak to się gra, czyli te, czy AI, czyli sztuczna inteligencja jest na dobrym poziomie. Na przykład takie SimCity, które nie przypadło mi do gustu z tego względu, że nie jest jakie jest. No, tu damy na równi, powiedzmy. Taki wyrównany pojedynek, jeżeli chodzi o to. Ale no, gdyby nie problemy z serwerami, to wszystko to by była naprawdę bardzo dobra gra. Ale i tak mimo to ją wam polecam serdecznie. Ja troszeczkę czekam, pograłem sobie nieszczęśnie nie u siebie, bo mi szkoda było pieniędzy wydanych, ale pograłem i naprawdę robi wrażenie. Lecz no, problemy, które są z serwerami, z tym wszystkim, bynajmniej wcześniej, teraz już nie wiem dokładnie jak, to było troszeczkę czas temu. Drzewko dialogów, companions, nie wiem co to znaczy, kompanie. Okej. Okay. Zobaczmy, co z tego nam wyszło, pewnie średnia. Aha. Nie wiedziałem w ogóle, no, co to ma być, ale z startupów zrobiliśmy średniaka, gdzie nawet nie mam pojęcia, jak to wygląda, o co w tym chodzi. No to nawet niezły wynik. Research. Marketing. Medium Games, drzewko dialogów. Dajmy sobie marketing, bo marketing jest ogólny. Do publikacji. Dobra, idzie ciebie wytrenować. Czego ty nie masz? W ogóle nie masz designu? Jaki niski poziom designu. Aż 21. Szalone jest to po prostu. Nasz ma 300. Trzeba to wyrównać jakoś. Żeby ona nie była taka tempa. Wiem, że kobiety troszeczkę nie nadają się na gier tworzenia. No ale... Nasz zysk nie jest oczekiwany, taki jaki oczekiwałem. Ale ona gdy się uczy, możemy zrobić taką... prostą... strategię. Typu Coch, która wcześniej przyniosła mi... bardzo duży zysk. Strategii... Kurde! A dobra, i tak musimy wybrać to więc. Bardzo duży dysk. Tam 132 miliony mi przyniosły, przytykowały. Nie wiem, czy wam pokazywałem tu mój ten wcześniejszy save. Tu mi się nie udało. Po 7 latach zbankrutowałem. Już się wkurzyłem, zacząłem od nowa, więc... 20 minut temu? Nie, możliwe. Aha, to jest ten mój. Ten tutaj. Wiadomo, że to joystick, myszka, liniowa fabuła w strategii, nieistotne. Oczywiście inteligencja botów, jeżeli będziemy grali na boty oraz level editor jest bardzo przydatny. Też mogę design troszeczkę zmniejszyć. Ta praktycznie papka nam daje do punktu researchu, nic więcej. Tych dnia i nocy jest we mnie. No, może być. Nawet coś z tego wyjdzie. No, 300 tysięcy to i tak nie jest dużo. Z miliona bym był zadowolony. Właśnie, marketing. Wiecznie o tym zapominam, ale powiedzmy, poświęćmy kupę hajsu. Szybko, że zdługujcie te bugi.
Najwyższy poziom mojego hype'u to było 400. O, coś mi przerwało, przepraszam za to. O, coś tak dziwnie przerywa, ale trudno. Ważne, że działa. Przepraszam was za te pierdołki. I za słyszenie wszystkich dźwięków z zewnątrz, no ale cóż. Wydajmy grę, wydamy grę i skończymy ten dzisiejszy odcinek. Kolejny. 7 oczywiście, tak, 7. Troszeczkę marnowaliśmy hajsiku na marketing z tego względu, że jeżeli 7 wyszedł i marketing nawet był spory, czy to 150 tysięcy magazyny i demo, to więc troszeczkę straciliśmy pieniędzy. No ale cóż, coś tam się sprzedaje. No i jakieś tam zysk będzie, więc na razie cześć, do usłyszenia. I ponownie, jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, porady, cokolwiek, piszcie w komentarzu pod filmikiem. Jeżeli wam się podobało, to dajcie lajka, albo nawet i zasubskrybujcie. I więc jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.